LEGO The Walking Dead? A czemu nie? Hej, cześć, siemano moi drodzy, ja jestem Anorik, witam was w kolejnym świetnym odcinku, kolejnym hicie. A mianowicie dzisiaj pokażę wam zestawy i figurki z LEGO The Walking Dead. I od razu wam mówię, że nie mam pewności co do autentyczności tego źródła, ale widziałem, znalazłem, pokazuję. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A jeżeli wam się spodoba, 500 lajków, będę mega wdzięczny, naprawdę z całego serduszka. Dziękuję, dla was to nic, dla mnie to dużo. Subik tak samo mile wdziany, a każdy komentarz LEGO dostanie ładne serduszko. A teraz zabieramy się do filmu. Na pierwszym screenie macie figurki, całą masę figurek: Rika, Daryla, Carla, Michonne i tak dalej, no i Glenna, moi drodzy. I możecie powiedzieć, że to jest jakiś fake, ale no, nie wydaje mi się, żeby ktoś z losowych materiałów mógł tworzyć takie LEGO. Także wydaje mi się, że rzeczywiście to jest pewien projekt figurek, bo nie ma ich sprzedaży, prawda? Jeszcze sprzedaży ich nie ma, no ale wydaje mi się, że czemu by nie, ponieważ skoro są projekty, to i może dojść do skutku. A tutaj pokazuję wam opakowania z klocków The Walking Dead i też nie wiem, ile w tym prawdy, no ale wygląda to dość treściwie. Mamy tutaj figurki na przykład Lori i zombiaków. Też wydaje mi się, że to nie jest fake ani scam. Znaczy scam, nie może być scamu, nie jest to fake. Tylko może to być prawda. To chyba nie jest akurat LEGO teraz, ale po prostu są klocki The Walking Dead. A następnie figurka Ricka Grimesa. Też moim zdaniem wygląda to zdecydowanie autorsko i nie wygląda to jak pomieszane jakieś elementy klocków. Także moim zdaniem fajnie się temu po raz kolejny przyjrzeć. Mamy też Abrahama, Daryla, Glenna, Joe oraz Rositę. Także po raz kolejny wow, serio, jak zobaczyłem to, to zdziwiłem się dość mocno. A na Amazonie za 154 dolary możemy kupić figurki Rika, Daryla, Glenna, Michonne, Gubernatora, Abrahama, Maggie, Carol i Morgana. Serio, jak to zobaczyłem, to było takie wow, bo nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No ale jak widzimy, za granicą, szczególnie na zachodzie i w Ameryce, naprawdę jest tego dużo, szczególnie w Ameryce naprawdę jest tego serio dużo. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam trochę pokazałem więcej, bo sam o tym nie wiedziałem przed tym materiałem. Dzięki za uwagę, pamiętajcie o 500 lajkaczek, będę mega wdzięczny. Każdy komentarz LEGO dostanie serduszko, subik też mnie widziany. Także do zobaczenia na filmie albo na live'ie. Narazka!